Na wakacje przyjdzie pora. Na razie nowy trener kadry skoczków Stefan Horngacher spotkał się z zawodnikami na pierwszych konsultacjach w Zakopanem. Pierwsze spotkanie, pierwszy trening, pierwsze wrażenia. Bardzo pozytywne wrażenia. Dużo nowych rzeczy, fajne testy, które na pewno sporo nam dały do myślenia, no i też czuć to, co robiliśmy w nogach. Bo na początku współpracy nie było taryfy ulgowej. Każdemu zawodnikowi trener poświęcił oddzielnie ponad 20 minut. Za nami test fizyczny na platformie dynamometrycznej, trening nad techniką odbicia, a także trochę podnoszenia ciężarów. Dodatkową atrakcją mnóstwo nowości, z którymi Horngacher przyjechał do Polski. Odbijaliśmy się w innym kierunku, bardziej do góry, pchaliśmy nogami bardziej do ziemi. To nie koniec. Teraz każdego skoczka czeka indywidualna rozmowa o przyszłości i oczekiwaniach. Ja się tam określiłem, że tutaj myślę, że dla mnie ta właśnie kontynuacja pracy nad tą techniką swoją będzie kluczowa, bo to jest, że tak powiem, to kulało. Jedynym nieobecnym dziś Kamil Stoch. On przeszedł testy w ubiegłym tygodniu. Teraz jest na wakacjach za oceanem. Zakopane, Michał Regulski.